Kłaniam się i witam w najnowszym programie PCH24 TV Tygodnik. To program, który będzie emitowany w każdy poniedziałek o godzinie 20, a będziemy w nim pokazywać różne ważne i ciekawe rozmowy dotyczące życia w Kościele katolickim w Polsce, jak i w ogóle polskiego życia politycznego i społecznego. Dzisiaj chciałbym Państwa zaprosić na dwie rozmowy. Pierwsza z nich poświęcona będzie postaci pułkownika Witolda Pileckiego, a druga Komisji do spraw badania rosyjskich i białoruskich wpływów. Pierwsza rozmowa z dr Anną Mandrelą, autorka kanału Ryngraf TV na YouTubie, a przede wszystkim autorka wielu książek poświęconych polskiej historii, między innymi autorka książki Duchowość i charakter Witolda Pileckiego. We wczorajszą niedzielę przeżywaliśmy rocznicę śmierci Witolda Pileckiego. Jak Państwo doskonale wiedzą, teraz mamy właśnie ten czas w Polsce, kiedy próbuje się skancelować Witolda Pileckiego. W nowej podstawie programowej nie ma już być dla niego miejsca, bo nie chcą nasi rządzący, aby młode polskie kolejne pokolenia dowiadywały się o takim heroizmie, tym więcej, że heroizmie naprawdę bardzo silnie katolickim, bo chociaż Witold Pilecki jest na ogół znany jako patriota, a mniej znany jako katolik, to przecież przede wszystkim był właśnie katolikiem. I o tym rozmawiam z dr Anną Mandrelą. Zapraszam. Jest pani doktor autorką książki Duchowość i charakter Witolda Pileckiego. I to jest doskonała okazja w związku z rocznicą jego śmierci, żeby powiedzieć nie tylko o pułkowniku Pileckim jako o wielkim patriocie, którym oczywiście był i z tego jest wszystkim Polakom znany, ale żeby powiedzieć trochę o Witoldzie Pileckim jako katoliku, o tym, jak jego patriotyzm był fundowany na wierze katolickiej. Gdyby zechciała pani powiedzieć nam, jakim katolikiem był Witold Pilecki? Tak, ja w swojej książce starałam się zawrzeć te wszystkie elementy związane z jego religijnością. Nie spodziewałam się, że będzie tego tak dużo. To miał być artykuł, a to urosło do książki. I przede wszystkim jego wiara to nie była wiara na pokaz. Wiemy, że czytał książkę o naśladowaniu Chrystusa, że powiedział, że dzięki niej przetrwał te najstraszliwsze tortury. Polecił żonie, żeby czytała ją, żeby przekazała ją dzieciom. Ale przede wszystkim w każdej sytuacji on wybierał krzyż. On wybierał to, co trudniejsze i też takie poświęcenie w małej codziennej pracy, w małych codziennych sprawach. Właściwie chciałam tutaj wykazać, czy możemy u niego znaleźć heroiczność cnót. I takich elementów jest wiele, jak choćby ofiarowanie współwięźniowi w obozie Auschwitz swojego płaszcza, podczas gdy był na zimnym apelu i gdy sam był chory. Różne relacje, różne listy, jakie ja zebrałam. Ja w tej książce starałam się nic nie mówić w kontekście jakiejś beatyfikacji, ale wiemy, że ta książka trafiła do jednego z zakonników polskich w Watykanie, który się zajmuje sprawami beatyfikacji, kanonizacji, który twierdzi, że może takie coś byłoby możliwe, rozpoczęcie takiego procesu. Jednak jest to, jak wiemy, bardzo długie. Już kiedyś takie próby były. I teraz też będzie się tworzyć w Warszawie specjalne stowarzyszenie, które się będzie zajmować upamiętnieniem, ale też ewentualnie takimi dalszymi staraniami. Oczywiście moglibyśmy mówić o tym tylko i wyłącznie w kategoriach religijnych, ale ze względu na historię pułkownika nie tylko kategorie religijne są tutaj stosowne, bo wydaje się, że taka ewentualna beatyfikacja byłaby ogromną pomocą dla Polski, również w tym, aby odkłamywać tę czarną propagandę, jak to my jakoby uczestniczyliśmy w zbrodniach niemieckich, prawda? Tak, propaganda jest straszliwa. Niestety miały powstać takie właśnie duże filmy o Witoldzie Pileckim. Filmy, jeden powstał, raport Pileckiego ostatnio i on niestety, no chociaż rzeczywiście tam nie ma takich zarzutów, jakoby Polacy mieli Żydów mordować, ale Pilecki jest trochę pokazany w niekorzystnym świetle. Tutaj warto zauważyć, bo miałam ostatnio takie komentarze, że w momencie, gdy była stosowana kara, że Niemcy mordowali 10 więźniów za ucieczkę jednego, wtedy Pilecki zdecydował się nie uciekać z obozu. On dopiero uciekł, gdy tej kary już nie stosowano. Natomiast film nie mówi tego wprost, ale pokazuje scenę tej kary, a zaraz potem scenę ucieczki Pileckiego. Widz może pomyśleć, że w ten sposób miał on tych ludzi na sumieniu, co nie było prawdą. Inna kwestia, że on nigdy się nie spóźniał. Film pokazuje scenę, że on się spóźnił przez to spóźnienie. Koledzy, którzy na niego czekali w Warszawie, zostali aresztowani, wysłani do Auschwitz. To też nie było prawdą.
Ukazała się też jakiś czas temu książka amerykańskiego autora o Pileckim i chociaż on jest tam w pozytywnym świetle opisany, to Polacy jako antysemici, książka o Pileckim zaczyna się od sformułowania, że Polacy w dwudziestoleciu międzywojennym rzucają kamieniami w żydowskie sklepy, później takie stwierdzenia, że rzekomo Polacy mieliby mordować Żydów w powstaniu warszawskim, więc cały czas trzeba walczyć o to, żeby tę historię pokazać w niezakłamanym, w prawdziwym świetle. Pani to robi w publikacjach, w wielu wystąpieniach, w wykładach, których także w klubach Polonia Christiana pani udziela, ale proszę powiedzieć, jak to będzie teraz, kiedy rządy w Polsce się zmieniły, kiedy mamy władzę koalicji obywatelskiej z przyległościami, no i proponowaną nową podstawę programową. Czy tam jest jakieś miejsce dla tej heroiczności cnót Witolda Pileckiego? Za moich czasów o Pileckim nie słyszało się. Kilka lat temu była taka moda na żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych i na Pileckiego, czasami czy to przez nawet utwory hip-hopowe, przez jakieś koszulki, marsze. W ostatnim czasie rzeczywiście Pilecki się w tym programie pojawił, chociaż nie tak jak o to zabiegano, bo zabiegano również o to, żeby raporty stały się lekturą obowiązkową, zostały tylko dodatkową. Wiadomo, że dodatkowych lektur nikt nie czyta, ale chociażby był ten przedmiot Historia i teraźniejszość, który teraz ma zniknąć. Gdzieś tam już się ten Pilecki pojawiał. Ja sama wiele szkół jako taka dodatkowa prelekcja odwiedziłam z Pileckim i teraz wiemy, że jeden z postulatów tak zwanego odchudzenia podstawy programowej, bo tutaj jest tak naprawdę szereg różnych rzeczy. Usuwa się wszystko to, co katolickie ze szkół, zmienia się podstawę programową, obniża poziom nauczania przez chociażby edukację włączającą, czy poprzez rezygnację z zadań domowych. A postać Pileckiego moim zdaniem pod kilkoma względami jest ważna. Wysłaliśmy książkę Duchowość i charakter Pileckiego już do 70 szkół. U mnie, jak się Państwo wejdą sobie na mój kanał na YouTube Ryngraf TV, jest link do zrzutki, można dalej to wspierać. Już właściwie mamy tyle, że do tych 100 szkół nasz cel osiągniemy, ale możemy wysyłać do kolejnych. Dlaczego to jest ważne? Ja tego doświadczyłam, gdy na przykład był ten okropny czas dla młodzieży zdalnego nauczania i oni byli zamknięci w domach. Wielu psychologów do dzisiaj mówi, że nasza młodzież jest w kiepskim stanie psychicznym, w takich stanach depresyjnych. I tutaj nie tylko wiedza historyczna, ale też przekazanie postawy człowieka, który spędził 3 lata w obozie niemieckim, później ponad rok w straszliwym więzieniu mokotowskim, gdzie powiedział, że przy tym Oświęcim to była igraszka i on się nie załamał. I my mamy relację takiego właśnie agenta z celi, który mając zeznać, co tam się dzieje w celi, mówi, że Pilecki jest nastawiony optymistycznie, że optymizm go nie porzucił, nawet w najtrudniejszych chwilach w Oświęcimiu i że teraz ten optymizm też go nie porzuci. I dla tej młodzieży to jest takie bardzo budujące, bardzo podnoszące na duchu, jak i też właśnie te różne świadectwa związane z jego religijnością. Czy zatem już konkludując, widzi Pani jakąś perspektywę na to, żeby pomimo wysiłków obecnej większości sejmowej, nie tylko jej zresztą, dawać jakoś polskiej młodzieży, czy w ogóle Polakom wiedzę o Witoldzie Pileckim? No te problemy edukacji są, tak jak pewnie pan redaktor tutaj prowadząc programy wie, większe. No, Wrotmistrz Pilecki to jest jedna cegiełka, którą ja staram się zajmować. Te zmiany będą stopniowe. Tak naprawdę we wrześniu się okaże, co się zmieni w programie nauczania. Już teraz wiem, już to zostało potwierdzone, że historia i teraźniejszość będzie wycofywana, że zamiast tego będą inne przedmioty, takie jak wiedza o zdrowiu, gdzie też będzie, jak wiadomo, różna ideologia tęczowa i inna wdrażana pomiędzy. Natomiast te zmiany będą jednak mimo wszystko cały czas stopniowe. Może krok do tyłu, 2 kroki do przodu i co też widzimy. I być może będziemy musieli stworzyć coś na zasadzie tajnych kompletów, szczególnie z tych przedmiotów humanistycznych. Historia, kultura, religia, również tej katechezy ma w szkołach zabraknąć. A nawet jeśli teraz jest, to często ona jest na
takim poziomie, że nie są to być może w ogóle katolickie treści jeszcze. Więc tutaj jest cały taki aspekt, że rodzice powinni się gromadzić, jeśli nie mogą sobie na takie całkowite nauczanie domowe pozwolić, to chociaż gromadzić się, wspólnie zbierać lektury, biblioteczki. Taka jest strona też, którą polecam, Nobilitare Edu, gdzie jest cała taka alternatywna lista lektur szkolnych i zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa w tych podręcznikach szkolnych, czy też takie wydawnictwa, jak tutaj też również na moim kanale polecam, jest też link do zakupu Elementarz Katolicki i później kolejne czytanki. To wszystko jest oddolnie, niezależnie wydawane na podstawie takich tekstów, jakie były przed II wojną światową, w dwudziestoleciu międzywojennym. Dużo tych podręczników jest dostępnych w internecie i mamy na szczęście wydawców, którzy na własną rękę, bez żadnych funduszy państwowych, starają się to wznawiać, starają się to upowszechniać, ale nie jest to łatwe, gdyż rzeczywiście tutaj musimy zejść do podziemia. Jak Państwo słyszeli, dr Anna Mandrela mogłaby jeszcze długo mówić o różnych cechach Witolda Pileckiego, które predysponują go być może nawet do tego, aby został wyniesiony na ołtarze. Kto wie, czy książka, o której tutaj mówiliśmy, nie stanie się do tego podstawą. Daj Boże, aby tak rzeczywiście było, bo ten wielki, heroiczny przykład, jaki dał nam Witold Pilecki, to jest coś, o czym pamiętać trzeba. Jak sami Państwo słyszeli, niestety wielu okazji w życiu publicznym, takim szkolnym, do pamiętania o Witoldzie Pileckim możemy teraz nie mieć. Zapraszam teraz, drodzy Państwo, na drugą rozmowę, tym razem z redaktorem Łukaszem Karpielem. Z redaktorem Łukaszem Karpielem z PCH24TV rozmawiamy o tym, jak Donald Tusk będzie szukał rosyjskich agentów i białoruskich oczywiście w latach 2004-2022, bo taka właśnie komisja została powołana. To oczywiście komisja, która ma się wzorować na poprzedniej pisowskiej, tylko że tak jak komisja PiSu miała szukać agentów głównie po drugiej stronie, tak teraz będziemy mieli poszukiwania po tamtej. Już Donald Tusk zapowiedział, że jednym z potencjalnych osób, która mogłaby współpracować z Rosjanami, którą trzeba będzie przebadać, jest choćby Antoni Macierewicz. Także czy to będzie polowanie na czarownicę, czy coś poważnego, o tym rozmawiam z redaktorem Łukaszem Karpielem. Zapraszam do obejrzenia tej rozmowy. Premier Donald Tusk powołał Komisję do Spraw Zbadania Wpływów Rosyjskich i Białoruskich, która sięga aż 2004 roku. I tutaj pierwsze pytanie, Łukaszu, to przecież to oznacza, że sięga nawet, a może przede wszystkim Smoleńska. Czyżby więc Donald Tusk próbował sam na siebie jakiś bat kręcić, a może jest tak przekonany, że te władze komisji nic nie znajdą około roku 2010, że się tego w ogóle nie obawia? No to jakoś jest to możliwe, natomiast patrząc na modus operandi premiera Donalda Tuska teraz, jak i za jego poprzednich rządów, to ewidentnie jest ono ukierunkowane na PR, a na to, co się mówi, jak się mówi, o czym się mówi, a nade wszystko, że się mówi. Bo jak wiadomo, premier jak mówi, to oznacza, że mówi. No tutaj generalnie wydaje mi się, że przekaz, jaki z tego wszystkiego ma płynąć, jest jeden. Kto nie z nami, ten ruski agent, kto nie z nami, ten Putin. A ten przekaz jest bardzo ważny, szczególnie przed wyborami do Europarlamentu, których wynik oczywiście jest dla partii Donalda Tuska i dla tej całej koalicji 13 grudnia bardzo istotny, ale szczególnie dla partii Tuska, no bo chodzi o to, żeby pokonać Prawo i Sprawiedliwość. Więc wszystkie ręce na pokład, wszystko można powiedzieć, łącznie z tym, żeby powołać komisję, która obejmie też lata, w których wydarzyła się tragedia w Smoleńsku, aby powiedzieć, no cóż, chcieliśmy, zbadaliśmy, coś robiliśmy. A poza tym patrząc na to, jak ta komisja została powołana, że to tak naprawdę mają tam być osoby związane ze służbami, związane z wojskiem, no to też trzeba pamiętać, że może ona być jakimś wygodnym narzędziem do dyscyplinowania koalicjantów, opozycji, jak i wszystkich tych, którym się Donald Tusk przygląda uważnie i którzy nie są zadowoleni, zachwyceni, a nade wszystko uśmiechnięci z powodu rządów Tuska. A właśnie, bo szefem tej komisji został generał Jarosław Stróżyk, obecnie szef SKW, ale wcześniej człowiek związany przez lata z fundacją StratPoints, którą z kolei założył generał Mirosław Różański. Jak wiemy, generał Mirosław Różański no, nie stronił od polityki w ostatnim czasie, więc czy to nie wskazuje, że nawet szefostwo tej komisji no, niestety niekoniecznie będzie musiało być wolne od jakichś sympatii politycznych, tak to dyplomatycznie ujmijmy.
Znaczy z jednej strony przekaz jest, znowu wracam do tej koncepcji PR-u, przekaz jest taki, że oto oddajemy komisję fachowcom, osobom związanym ze służbami, osobom działającymi na tych polach, na tych odcinkach, więc eksperci się zajmą, a wiadomo, słowo eksperta świętsze niż przykazanie. No, mieliśmy tego, co się działo wokół koronawirusa, że tam też jak ekspert powiedział, to nie ma mowy, nie ma dyskusji, więc tak samo, ale to też właśnie wracam do tego, co powiedziałem, to może pokazywać, że ta komisja oprócz tego celu takiego, który się deklaruje, o którym się mówi, może mieć też jakieś cele ukryte, a w konkretnie rzecz biorąc, aby Donald Tusk mógł łatwiej sprawować władzę, więc tak na miejscu wszystkich tych, którzy się narazili Donaldowi Tuskowi, a szczególnie wydaje mi się z bliskiego otoczenia, no uważałbym. Czyli jak rozumiem, nie uważasz, że ta komisja może cokolwiek w Polsce naprawić, to znaczy znaleźć jakichś prawdziwych białoruskich albo ruskich szpionów, tylko będzie wykorzystywana po prostu, żeby być takim politycznym młotkiem, tak? Czasem coś się dzieje przypadkiem. Można przypadkiem szukając, nie wiem, jakichś książek w bibliotece, znaleźć coś, co jest rarytasem. Można odkryć jakiś obraz, który się ukrywał pod jakimś tam malunkiem. Więc ja myślę, że jeśli by się coś udało wykryć, to raczej tak przypadkiem i mimo funkcjonowania tej komisji. Jednak podejrzewam, że tutaj kwestia PR-u i kwestia tego, aby przycisnąć Prawo i Sprawiedliwość, wewnętrznych wrogów Donalda Tuska, koalicjantów, jest najważniejsze, a najważniejsze i tak już najbardziej ważne są wybory do Parlamentu Europejskiego. I o to chodzi w tym wszystkim. A jak można w ogóle ocenić twoim zdaniem powołanie takiej komisji? Bo mamy chyba w Polsce pewien polityczny konsensus co do tego, że ona zasadniczo jest potrzebna. Tak przecież mówiło i robiło Prawo i Sprawiedliwość. Prezydent Andrzej Duda teraz też twierdzi, że komisja powinna powstać, o ile tylko byłaby bezstronna. No wreszcie sam Donald Tusk również tej komisji chce. Najwięcej krytyki pada chyba ze strony Szymona Hołowni, ale większość w parlamencie mówi komisji tak. Więc ona zasadniczo jest potrzebna, uważasz? Znaczy, jest potrzebne pilnowanie Polski, aby tutaj agenci różnych służb nie harcowali, nie szkodzili, nie działali przeciwko nam, Polakom, państwu polskiego. To jest oczywiście cel nadrzędny. Czy taka komisja sejmowa temu się przysłuży i będzie adekwatnym narzędziem? To ja już mam trochę wątpliwości, bo te komisje sejmowe, takie czy inne, no raczej summa summarum, kończyło się teatrem, oprócz może komisji Rywina, a potem to już szło w kierunku takiej teatralizacji. Ja wiem, że tutaj są zapewnienia, że to komisja nie będzie działała w mediach, że nie będzie działania jawne, że tamci eksperci, no ale wyobraźmy sobie, że z takiej komisji będą przecieki, będzie coś wypływało, no i dopiero będzie fala domysłów, a kto to tym ruskim agentem jest, a kogo tam capnęli, a kto zostanie zatrzymany, albo przynajmniej podejrzewany, no to jest osobna sprawa i wydaje się, że tylko takie cele mogą być w ten sposób realizowane. Ja się zgadzam z tymi, którzy mówią, że od pilnowania tego Polski są służby, no takie jakie mamy są i one powinny się tym zajmować. Natomiast rozliczanie przez Sejmie i przez posłów, czyli jak gdyby bycie sędzią w swojej sprawie, tu niestety to obciążenie polityczne wydaje mi się być zbyt duże, ale jeszcze warto się zastanowić nad tym, skąd takie wzmożenie teraz faktycznie tą sprawą rosyjskich agentów. Ja wiem, że sprawa tutaj sędziego Szmyda i tak dalej. No tu jest taka krótka refleksja, powstaje pytanie, czy to jest taki konik, który jest z naszej stadniny, czy ten konik to jest z jakiejś obcej, większej stadniny, a nasza władzuchna tylko wskoczyła na tego konika i tak pędzi, wykorzystuje go. To jest osobna kwestia, na którą dość trudno jest odpowiedzieć, ale trzeba o tym też pamiętać. Jedną potencjalną ofiarę tej komisji, albo może raczej złapanego ruskiego szpiona, jeżeli tak można to ująć, już chyba mamy, bo Donald Tusk ogłosił, że wszystko wskazuje na to, że to Antoni Macierewicz zostanie uznany za człowieka mającego bardzo niebezpieczne rosyjskie kontakty. Jak oceniasz takie właśnie uplasowanie Macierewicza jako kozła, nie wiem czy kozła ofiarnego, czy faktycznego szpiona, jak to Tusk przedstawia? Ja zawsze mam takie wątpliwości, bo oskarżanie o to, że ktoś jest ruskim agentem, czy innym agentem, czy jakiekolwiek popełnił przestępstwo i mówienie, że ja coś wiem, on jest i tak dalej, to są tacy specjaliści, którzy tym się zajmują, no ale to zawsze jest takie pytanie, człowieku, jak wiesz takie rzeczy, to czemu to opowiadasz w mediach, a nie przekażesz to, nie wiem, prokuraturze, wywiadowi, czy komu tam jest to konieczne, a opowiadasz o tym, wiem, ale
ale z tym nic nie robię. To jest pierwsza wątpliwość. Druga sprawa, to postać Antoniego Macierewicza, co by o nim nie powiedzieć, to jest żelazny wilk, straszny lud i tak dalej dla wszystkich tych, którzy popierają Donalda Tuska. O nim się dzieci straszy i tak naprawdę dopadnięcie Macierewicza to będzie takie symboliczne, wydaje się, dla nich rozliczenie z tymi strasznymi czasami pisizmu. I właśnie tutaj dopadnięcie Macierewicza, jeszcze wbicie go w tą winę ruskiego agenta wydaje się być celem samym w sobie, a przed wyborami jak najbardziej wskazanym. Więc trudno tutaj się nie spodziewać, że to z entuzjazmem zostanie przywitane przez elektora Donalda Tuska i jego popleczników. Dopadniemy Macierewicza, abstrahując od oceny tego, jak minister Macierewicz działał, co zamawiał, czego nie zamawiał, jakie są opóźnienia i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest inna sprawa, bo można być kiepskim ministrem, chociaż jest to bardzo ważna sprawa, szczególnie na odcinku, już można tak powiedzieć, obrony narodowej, ale czym innym są zarzuty o bycie, nie wiem, szpiegiem, o bycie działania na korzyść obcego państwa. To są zupełnie inna jakość i mam wrażenie, że szafowanie tymi oskarżeniami stało się taką modą w myśl tego paradygmatu, który powiedziałem na początku. Kto nie z nami, ten Putin, kto nie z nami, ten ruski agent. A gdybyśmy mieli już tak na koniec podsumować całą naszą rozmowę i potraktować tę komisję poważnie, to gdzie byś w tych latach 2004-2022 upatrywał jakiegoś momentu, wydarzenia, okoliczności, gdzie naprawdę zbadanie ewentualnych rosyjskich, białoruskich wpływów byłoby konieczne? Jakieś deale gazowe z Rosją, Smoleńsk właśnie, czy coś jeszcze innego może z rządu PiS? Pawle, to wszystko, co związane z gazem, co wszystko związane ze surowcami, zmiany, rezygnacje z budowli tego czy innej inwestycji, związane ze Smoleńskiem, wszędzie tam, gdzie polska racja stanu przegrywała, gdzie Polska przegrywała, gdzie nie wybijaliśmy się na niepodległość, tylko cofaliśmy się, to tam należy się przyjrzeć. Tam należy się przyjrzeć Leszkowi Millerowi, innym politykom, Waldemarowi Pawlakowi, który dzisiaj sobie hasa i opowiada różne rzeczy. Przecież on wydaje się być jedną osobą, której się trzeba przyglądać jego decyzji o zmianie. Oczywiście, przepraszam, ale cała ta wojna tak naprawdę chodzi o to. Jednym chodzi, żeby dopaść Tuska, a drugim, żeby dopaść, nie wiem, Macierewicza czy Kaczyńskiego, a sprawa umyka. Sprawa umyka, bo oszukiwanie się, że to jest taka trochę opowieść mchu i paproci, to, że tam szpiedzy, jacyś tego. Nie, takie rzeczy się dzieją. Są wywiady, są służby polskie, są służby, nie wiem, rosyjskie, białoruskie, innych krajów, które na naszym terenie działają, które prowokują pewne wydarzenia, za które sami potem nie wiemy, co się zdarzyło i dlaczego tak się zdarzyło. I temu się trzeba przyglądnąć i wyraźnie temu dać otwór. Sprawa jest śmiertelnie poważna, a nie tylko uznawać, że chodzi o to, żeby dopaść tego czy innego. Zwróćcie Państwo uwagę, przedtem było, że chodziło o to, żeby Lex Tusk, teraz dopaść Donalda Tuska, tą komisję, którą powołał PiS, która tam istniała przez chwilę pod koniec rządów PiS-u, a teraz jest komisja, nie wiem, pod tytułem dopaść Macierewicza. Sprawa umyka w mętnej wodzie. Wszyscy ci, którzy źle życzą Polsce, źle życzą nam jako Polakom, naszym interesom, robią tak. Dalej, panowie, jeszcze więcej kłótni, a będzie nam się jeszcze bardziej lepiej i przyjemniej pracowało. Jak Państwo słyszeli, według redaktora Łukasza Karpiela nie ma większych szans na to, aby komisja Donalda Tuska mogła coś w polskim życiu naprawdę poprawić. Raczej wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z taką wydmuszką obliczoną tylko na sukces wyborczy, czy to krótko, czy to długoterminowy. Oby tak nie było, bo sprawa jest jednak zbyt ważna, żeby się nią bawić jak jakimś teatrzykiem, ale chyba już nas politycy przyzwyczaili do tego, że nie traktują nas poważnie. Pytanie, kiedy my przestaniemy traktować poważnie ich. Myślę, że to sobie musimy zadać, zwłaszcza przed nadchodzącymi wyborami. Ogromnie Państwu dziękuję za uwagę, zachęcam do wspierania kanału PCH24, bo takie nowe formaty w nowym warszawskim studiu mogą powstawać tylko dzięki Państwa wsparciu. Przecież jesteśmy tutaj właśnie dla Państwa, po to, aby propagować wartości katolickie, aby prowadzić pracę kontrrewolucyjną tak, jak Państwu to leży na sercu. Zachęcam do wspierania tej misji i tej pracy. Wszystkie informacje na banerze na Państwa ekranach i pod tym nagraniem, a widzą tam Państwo zachętę do wsparcia stworzenia niezwykłego filmu Kredyt.
Credo, filmu, który opowiadać ma o tym, czym tak naprawdę jest Kościół katolicki, a czym nie jest. Film z udziałem kardynała Gerarda Müllera, biskupa Józefa Stricklanda, biskupa Atanasiusa Schneidera i ojca profesora Jana Strumiłowskiego, o wszyscy naprawdę wielcy ludzie Kościoła, których dobrze Państwo znają, także z PCH24. Mam nadzieję, że ten film pomoże wszystkim nam uporać się w tym wielkim chaosie dzisiejszym, ale ten film musi najpierw powstać, dlatego zachęcam do tego, aby wesprzeć to dzieło. Wszystkie informacje raz jeszcze na banerze i pod tym nagraniem. Kłaniam się i do zobaczenia w następny poniedziałek. Z Panem Bogiem.